Dzień dobry. Pod ostatnim filmem, a w zasadzie pod każdym filmem, są ciekawe komentarze. Są komentarze pozytywne, są negatywne, są neutralne. I tak w sumie powiem wam, że nigdy tego nie robiłem, ale chciałbym na materiale kolejnym odpowiedzieć na kilka z nich, czy podziękować po prostu za kilka z nich. A teraz jeszcze wracając do tematu żaluzji. Jeden komentarz miał kilka łapek w górę, słuchajcie, i prosiliście, żeby pokazać żaluzje, jak wyglądają z daleka. Więc proszę bardzo, dom z daleka z żaluzjami wygląda w następujący sposób. Tutaj mamy uchylone tak naprawdę na 100%, tam gdzieś jakiś jest mały procent. I teraz słuchajcie, mogę wam pokazać, jak wyglądają zamknięte. Tak z daleka to wygląda. Mam nadzieję, że o to wam chodziło i spełniłem wasze małe marzenie. Także tak to się prezentuje. I teraz słuchajcie, wracając jeszcze do tych żaluzji, do tych rolet. My naprawdę nigdy nie powiedzieliśmy, że żaluzje są takie super, a mają same plusy, a rolety to generalnie nie i same minusy, dlatego ich nie zamontowaliśmy. O mały włos stalibyśmy się posiadaczami takich rolet, dlatego nie uważamy wcale, że rolety są złą opcją, uważamy, że są świetną opcją, ale po prostu nam bardziej podobały się żaluzje, dla nas są bardziej funkcjonalne, a każdy buduje chyba pod siebie, więc po prostu zdecydowaliśmy się na taki, a nie inny ruch. Z tego co pamiętam, też ktoś pytał o Hagofixy. Hagofix? Słuchajcie, nie wiem, nie wpadło mi to w ogóle w ucho, jak po prostu zamawialiśmy, więc pokażę wam po prostu z bliska, jak wygląda to połączenie tych tutaj lameli. Prezentuje się w ten sposób. Połączenie jest tutaj kulkowe. Dlatego dalej nie wiem, czy to jest Hagofix, czy nie, ale proszę bardzo, odpowiedź jest. Nie wiem, w takim sensie, że słuchajcie, nie zwracałem w ogóle na to uwagi, czy to jest Hagofix, czy to nie jest Hagofix. Jestem przekonany, znaczy mam nadzieję, że będzie działało to po prostu tak, jak chcemy. Dobrze, słuchajcie, ja ustawię sobie teraz kamerkę, wezmę telefon i co? Lecimy z komentarzami, zobaczymy, co tam ciekawego pisaliście. Dobrze, słuchajcie, mam nadzieję, że mimo braku mikrofonu GoPro jakoś tutaj sobie da radę i to ten dźwięk będzie znośny. Nie będę czytał wszystkich komentarzy, wybiorę sobie jakieś tak wybiórczo, polecimy po prostu. Także jeszcze raz wracając do tematu, czy żaluzje, czy rolety, my wam nie powiemy, co montować, po prostu pokazaliśmy wam, co my zamontowaliśmy i co na ten temat uważamy, podaliśmy wam koszt. No i tyle. Także to nie chodzi o to, żeby teraz się tutaj, nie wiem, przepychać, kto ma lepiej, kto ma gorzej, czy to jest lepsze, czy to jest gorsze, jakieś takie, w sensie konstruktywna krytyka i generalnie krytyka jest w porządku, ale jak ktoś już pisze jakieś takie bzdury totalne, no to po prostu, słuchajcie, no ręce opadają. Ja staram się nie usuwać żadnych komentarzy, bardzo rzadko to robię, jak ktoś gdzieś tam przeklina, używa jakichś wulgaryzmów albo naprawdę przegina pałę, to po prostu gdzieś go tam usuwam i nie chce mi się z taką osobą, nie chce mi się czytać takich komentarzy po prostu, no bo to jest po prostu niefajne. A na szczęście to jest jeszcze nasz kanał, więc w miarę możliwości staramy się robić tak, żeby było dobrze. Na pewno nie na wszystkie rzeczy patrzymy obiektywnie i to jest jasne. Myślę, że każdy tak ma. Ciężko spojrzeć generalnie na budowę, a tym bardziej pokazywać swoją budowę i mówić o niej w 100% obiektywnie. No ale lecimy z komentarzami. Najświeższy komentarz. Słuchajcie, Bartłomiej Kłos. Super to wygląda, a jak kwestia hałasowania na wietrze? Nie mam pojęcia, jak wygląda kwestia hałasowania na wietrze. Naprawdę nie mamy pojęcia, jak to wygląda w praktyce. Jak to będzie, tak naprawdę to się okaże. Nie jest to jakaś popierdółka, jest to solidnie wykonane. Wiadomo, jest to delikatne. Natomiast nie jest też tak, że to gdzieś tam lata. Wszystko jest w miarę sztywno, ale myślę, że gdzieś tam nagramy taki materiał, jak to się użytkuje, jak już zamieszkamy.
Witam, oglądam Was od początku. Również nie mogłem się doczekać materiału o żaluzjach. Też mam u siebie ZMS, tylko lamele C80. Jeszcze nie testowane, bo czekamy na prąd. Nie wiem jak u Was, ale ja zdecydowałem się na obrót lameli 180. Daje większe możliwości regulowania światłem. Pozdrawiam. Nie zwracaliśmy uwagi w ogóle na, słuchajcie, na to, czy to się obraca o 180, czy nie. Po prostu Z90 wpasowały się do naszej wizji. Jeszcze raz powiem, że to jest po prostu kwestia wizualna dla nas, więc się zdecydowaliśmy. Mariusz Bor pyta, jak rozwiązałeś ocieplenie nadproża za skrzynkami. Tak jak we wcześniejszych filmach już wielokrotnie wspominałem, był też materiał odnośnie tych nadproży, jakie przygotowywaliśmy. W wieniec był wrzucony styropian, po prostu 3 cm chyba, a potem zaciągnęliśmy go klejem, siatką i pomalowaliśmy na czarno. Na tą jeszcze skrzynkę będzie też przychodził styropian, no ale to wiadomo, że to prawie nic nie daje. Karolina23 pisze, przepraszam, ale jak dla mnie to okropnie to wygląda, a cena powala, ale oczywiście to kwestia gustu. No i Karolina, tak jak dobrze zauważyłaś i napisałaś, to jest po prostu kwestia gustu. I teraz tak, jeszcze tutaj jest Tomasz Kozłowski, mówi, pisze, nie chcieliście zmniejszyć kosztów montując żaluzje tylko na niektórych oknach? Pytam, bo my się też zastanawiamy. Tak jak mówiłem, chyba na filmie mówiliśmy, że zastanawialiśmy się, żeby zrobić część w roletach, część w żaluzjach, ale jednak po prostu kwestia wizualna wygrała. Agata T. pisze, dlaczego nie zdecydowaliście się na tańsze rolety antyłamaniowe? Wasze argumenty o naświetlaniu pomieszczeń są trochę dziecinne. Co z bezpieczeństwem? Agata, ja już próbowałem z tą wejść w dyskusję gdzieś tam w komentarzach. Ja generalnie jestem bardzo otwarty na dyskusję w komentarzach, jeżeli ta dyskusja ma sens. I naprawdę ja lubię takie, wiecie, taką interakcję z wami, bo to jest w porządku. No natomiast ja już ci też odpisałem, ale też nie zrozumiałaś chyba, że nie ma czegoś takiego jak tańsze rolety antyłamaniowe. Powszechnie montowane rolety są po prostu zasłaniaczami, tak? To nie ma nic wspólnego z antywłamaniowymi roletami, bo te prawdziwe antywłamaniowe, jakbyś sobie wyceniła w jakiejś firmie, która się tym zajmuje, to by się okazało, że będą droższe od naszych żaluzji. Więc tak naprawdę ani żaluzje, ani rolety nie mają nic wspólnego z bezpieczeństwem. Ja uważam, że jedynym takim głównym, znaczy jedynym głównym, głównym ich zadaniem jest po prostu osłona przed słońcem i generalnie osłona przed otoczeniem. I zarówno rolety, jak i żaluzje spełniają tą funkcję. Tam w odpowiedzi gdzieś też pisałaś, że rolety są bardziej praktyczne i tak dalej, i tak dalej. No dla nas nie, no żaluzje dla nas są bardziej praktyczne, bo chodzi o ten dostęp światła i tyle. A gdzieś tutaj też w odpowiedzi, właśnie nie bardzo rozumiem takie komentarze. W odpowiedzi napisałaś, że na pewno chronią lepiej niż żaluzje, które za każdym powiewem wiatru będą tańczyć, a silniczek do ich obsługi padnie po roku. Chronią bardziej przed czym? No pewnie gdzieś tam przed wiatrem i tak dalej. Okej, no chronią. Też tu napisałaś, że zmniejszają utratę ciepła o 20% i wyciszają wnętrze. No, o tym wyciszaniu wnętrzu to ja nie jestem pewien, ale jeżeli chodzi o utratę ciepła, to jak najbardziej masz rację. Z tym, że piszesz, że żaluzje będą tańczyć na wietrze, a silniczek padnie po roku. Czyli, że co? Przecież silnik w roletach jest taki sam albo bardzo podobny co w żaluzjach, no chyba że masz ręczne, a stwierdzenie, że będą tańczyć za każdym powiewem wiatru, nie wiem, z doświadczenia to piszesz, czy tak po prostu masz rolety i jak ktoś ma coś innego, to jest złe. No nie wiem, bez sensu kompletnie. WS pisze, tak to prawda, szyby pękają od nierównego nagrzewania przez słońce, miałem taki przykład w pracy. I generalnie o to chyba było największa taka burza była, że co my gadamy i tak dalej. No słuchajcie, no nie wyssaliśmy sobie tego z palca. Możecie sobie sprawdzać w internecie, poczytać. To też nie jest tak, że jak sobie pootwieracie żaluzje, znaczy rolety na 1/3 czy do połowy, od razu wam pierdzielnie szyba. Przecież to nie o to chodzi. No, BMW też miało problem z EGR, samochody stawały w płomieniach, ale to znaczy, że co, że każde BMW stawało w płomieniach? Nie wiem, każdy kto, nie wiem, pali papierosy, będzie miał raka? No nie, no tak to nie działa. Także nie wiem, no tak
trochę bez sensu taka burza, no ale takie już są internety. Wy możecie uważać inaczej, no my uważamy inaczej i tyle. No pewnie się nie dogadamy. I tutaj też jest taki dosyć ciekawy komentarz. Michał W. napisał, że do wszystkich malkontentów, którzy zastanawiają się, po co montować żaluzje fasadowe, na przykład dlatego, że nie wszyscy chcą opatulać swoje ściany wewnętrzne i okna firankami, zasłonami, zwłaszcza jak ma się duże przeszklanie, nowoczesne wnętrze. Żaluzje powodują powstanie pewnej bariery wyglądu i dodatkowe 1000 razy lepiej można sterować wpadanie światła, słońca do pomieszczeń. Roleta nigdy tego efektu nie da. Wiem, bo mam taką niestety w jednym pomieszczeniu i to był błąd. Powinna być żaluzja, ale koszty były wyższe. Ci, co montują żaluzje, w dupie mają to, że im trochę ciepło ucieka, bo nie taki jest cel ani rolet, ani żaluzji. Tak, żaluzje nie mają również celu ochrony przed włamaniem, ale jestem przekonany, że większość tutaj piszących fanów rolet również takich antywłamaniowych atestowanych nie posiada, bo są droższe od żaluzji fasadowych, a te zwykłe rolety można bez problemu pokonać, bo to są zwykłe kawałki blaszki, tylko ściślej przylegające. Wygląd fasady domu, żaluzja, rolety chyba nie trzeba tłumaczyć, co lepiej wygląda, już nie mówiąc o tym, że w dzień rolety na ogół i tak są podniesione. Jestem przekonany, raczej pewny, że osoby mające spore pieniądze i nowoczesne domy montują właśnie żaluzje fasadowe, a dodatkowo rolety antywłamaniowe. Nie wiem, to jest dla mnie, to jest na przykład komentarz kompletny, to jest, ja się na przykład z tym zgadzam w 100%. Wiem, że nie każdy musi, no ale tutaj Michał, myślę, napisał to, co my chcieliśmy przekazać gdzieś tam pośrednio. Maciej i kilka w sumie osób też pisało o tym, fajnie to wygląda, takie żaluzje, ale to ich czyszczenie od kurzu to już nie jest takie fajne. Zapewne macie rację, zapewne nie jest to dość praktyczne, w sensie na pewno będzie się brudziło i będzie może nie tyle problem, co będzie czasochłonne to czyszczenie, aczkolwiek jak to będzie wyglądało i czym to fajnie wyczyścić, żeby to szło sprawniej, szybko, powiemy wam, jak już będziemy mieszkać. Mój ulubieniec, Kamil, w sumie czemu nie rolety, bo jakoś to niezrozumiale wytłumaczyłeś. Odpisałem ci w komentarzu, że po prostu bardziej nam się podobają i dają możliwość dowolnej regulacji światła. Wydawało mi się zawsze, że, znaczy wydawało mi się zawsze, wydawało mi się, że w materiale o roletach, o żaluzjach jakoś to tak ująłem po prostu szerszym zdaniem. No ale może nie dla wszystkich. I teraz mistrzowski komentarz, w sensie nie, żebym ja teraz, inaczej, to nie jest odpowiedź hejterska na hejt jakiś, ale to jest bardzo ciekawe, co deserter Joe Miller napisał. Dom w stanie surowym, a wy montujecie sobie żaluzje. Zostało to zrobione na pokaz. Z takim podejściem nie skończycie do grudnia. Można to było zamontować później, a teraz skupić się na ważniejszych rzeczach. Przez pół roku będą wisieć bezużyteczne i łapać brud. Wywalić ponad 26 tysięcy bez sensu, a potem malować stropę na czarno, żeby zaoszczędzić parę złotych. To też jest naprawdę fantastyczny pomysł. Coś w stylu trzy warstwy farby zamiast gładzi. Tak trzymać. Jak chcieliście coś fajnego i drogiego na pilota, to można było kupić jakąś erotyczną zabawkę. Nie chciałem odpisywać na ten komentarz i też nie odpisałem, bo nie wiedziałem, co mam odpisać. Tak się zastanawiałem. Nie wiem. Dobra, Mysiu Pysiu. Dom w stanie surowym, a wy montujecie sobie żaluzje. A kiedy mamy je zamontować? No, firma montowała okna, to od razu zamontowała żaluzje. Nie wiem, czy wiesz, ale generalnie jest tak, tak rynek działa, że jeżeli kupujesz coś u jednego sprzedawcy z jednego salonu, to zazwyczaj, w sensie wszystko kupujesz z jednego miejsca, to zazwyczaj jest opcja jakichś rabatów. Także tu już tak, wiesz, żaróweczka mogłaby się zapalić. Dlaczego zrobiliśmy tak, a nie inaczej? Można to było zamontować później, a teraz się skupić na ważniejszych rzeczach. Mieliśmy kasę, mieliśmy przeznaczony jakiś tam budżet, więc po prostu zamontowaliśmy to od razu, żeby po prostu się nie bujać później. Tym bardziej, że nie wiedzieliśmy, w którym momencie będziemy ocieplać budynek. A też mogę ci powiedzieć, że kasety od żaluzji będą ukryte pod styropianem. Więc gdybym najpierw zrobił styropian, to nie mógłbym już zamontować tych kaset. Przez pół roku będą wisieć bezużytecznie i łapać brud. Powiem ci więcej, będą wisieć z rok czasu i nie będą użytkowane, a brudu nie łapią, bo są po prostu w kasecie i nic złego im się nie staje. Wywalić ponad 26 tysięcy bez sensu, no to jest subiektywna opinia, dla nas to nie było bez sensu. A potem malować styropian na czarno, żeby zaoszczędzić parę złotych.
To też jest naprawdę fantastyczny pomysł. Jak dla ciebie parę złotych to jest kilka tysięcy za pełne prowadnice i pełną skrzynkę, to daj mi te parę złotych. Czemu nie dasz mi tych paru złotych, skoro to jest takie nic? No wiecie co, naprawdę czasami zastanówcie się, co piszecie, bo no, mistrzostwo świata. Jak chcieliście coś fajnego i drogiego na pilota, to można było kupić jakąś erotyczną zabawkę. Niesamowite. To pozostawiam bez komentarza. Dam Dogu pisze, podoba mi się, ale ja bym się nie zdecydował. Nie wiem skąd pomysł, że rolet nie można zamykać częściowo. Wydaje mi się, że żaluzje są zbyt delikatne i bardziej awaryjne i kłopotliwe w utrzymaniu. Dlatego póki co stawiam na rolety. Zimą zawsze trochę więcej ciepła zatrzymują w domu, a żaluzje niestety nie. No tak jak już też wcześniej odpowiadałem, natomiast jeszcze odnośnie tego ciepła, naprawdę nie uważam, żeby to była jakaś taka mega duża różnica. Albo inaczej, nawet jeżeli jest jakaś duża różnica, to zapłacę te kilkanaście złotych w roku więcej, a po prostu efekt wizualny i praktyczność stawiamy na pierwszym miejscu. Bartłomiej Top Secret, ładnie to wygląda. A dziękuję. Dreadcot, też chcemy żaluzje, ale kasa nas pokonała, dlatego będą żaluzje tylko w salonie i kuchni, a resztę rolety. Boję się, że to będzie wyglądało jak kupa, no ale niestety. No, to też już mówiłem, my też się zastanawialiśmy nad tym, to już jest naprawdę kwestia indywidualna, czy komuś się to podoba, czy nie, więc trzeba myśleć. Tomcio AX, wszystkie opinie o roletach zewnętrznych w tym filmie to wielkie brednie, nie widzę tu żadnego atutu żaluzji, osłona zewnętrzna, która nie jest odporna na warunki pogodowe, to żadna osłona. Jeśli uważasz, że to wszystko, co powiedzieliśmy, to brednie, mimo że tam nie było żadnego w sumie porównania, bo ciężko porównać rolety i żaluzje, nie odnosiliśmy się negatywnie do montażu rolet, no to już twoja sprawa. No. Później tam napisałeś w komentarzu też w odpowiedzi, że ty masz rolety, więc no, rozumiem, że każdy broni tego, co ma, tak? Więc okej, okay, nie gniewam się. Małgorzata Włodarczyk, witam, super efekt, ale cena też niczego sobie, pomyślą u siebie. I o to, słuchajcie, chodzi. Chodzi o to, żeby te materiały dawały wam do myślenia, nie tylko nasze, po prostu wszystkich youtuberów, wszystkich, całego budowlanego YouTube'a. Żaden youtuber nie powie wam, jak ma budować i mam nadzieję, że nie czerpiecie z jednego źródła tylko wiedzy, inspiracji i tak dalej. No bo po prostu tak jest. Paweł H. Jesteśmy w trakcie zamawiania żaluzji Selt Z90. Niemałe pieniądze, ale oglądając materiał utwierdzam się w przekonaniu, że warto. My też, Paweł, długo zastanawialiśmy się nad tym i szukaliśmy materiałów i oglądaliśmy zdjęcia, jeździliśmy po domach i po salonach i też jesteśmy zdania, że to był dobry ruch. Shelly pisze, ale czat, nie mają minusów, estetycznie bomba. Estetycznie bomba, tak jak powiedziałem wcześniej, subiektywna opinia. Minusy jakieś się znajdą na pewno, ale może o tym to innym razem. Stały komentarz pod każdym naszym filmem, Piotr Juruczyński, witam i pozdrawiam serdecznie. Też witam i też pozdrawiamy serdecznie. Bartek Bart, wszystko pięknie, tylko jak z praktycznością, w sensie mycia skórzu. Może u was się tak nie kurzy, ale są miejsca, gdzie parapety, okna trzeba myć dwa razy dziennie. Mimo wszystko dom na pewno wygląda bardziej elegancko niż z roletami. To jak z praktycznością, to tak jak mówiłem, okaże się tak naprawdę za jakiś czas, ale podziwiam, jeżeli myjesz parapety gdzieś dwa razy dziennie, także szacuneczek wielki. I teraz słuchajcie, na koniec ostatni komentarz, kolega Bramtors, który jeszcze chyba nie napisał żadnego pozytywnego komentarza w naszym kierunku pod żadnym filmem, a wtrąca swoje zdanie w zasadzie pod komentarzami, pod różnymi komentarzami. I żeby była jasność, ja nie mam nic za złe. Każdy może mieć swoje zdanie, nie każdy może nas lubić, tylko też nie rozumiem, jeżeli coś mi się nie podoba, to ja po prostu tego nie oglądam. Nawet ja jestem taki, że nawet nie klikam żadnej łapki, czy tam no po prostu jak mi się coś nie podoba, X wyłączam i tyle. No ale tutaj Bramtors pisze, że zobaczycie jak będzie wiać, jak będzie wesoło. No i ja generalnie... My generalnie sprawdzaliśmy opinie na Instagramie, bo uwierzcie, że na Instagramie jest sporo ludzi, którzy mają profile, którzy budują dom i naprawdę mnóstwo ludzi montuje takie żaluzje i nikt się generalnie nie żalił, raczej wszyscy, 90-100% w zasadzie ludzi, których pytaliśmy,
gdzieś tam oglądaliśmy różne posty, była zadowolona, więc nie wiem, wszystko okaże się w praktyce. Tylko też zastanawiam się, czy Bramtor, spiszesz to z własnego doświadczenia, czy tak, żeby po prostu się czepić i żeby napisać. No i odpisałeś mi, pisałem do ciebie w sprawie Bramy Wiśniowskiego. Zajmujemy się przesłonami, bramami od ponad 20 lat. Jak słyszę, że może szyba pęknąć, gdy otwieramy część rolety przy dużym nasłonecznieniu, albo jak ktoś opisuje przewagę żaluzji nad roletami w różnych aspektach, wtedy chciałem mi się pisać cokolwiek. Nie wiem, no widzisz, zajmujesz się w branży, jesteś 20 lat, na pewno jesteś o wiele starszy ode mnie, a nie słyszałeś, żeby szyba pękła. Nie wiem, posprawdzaj sobie internety, popytaj ludzi, na pewno ci jakąś sensowną odpowiedź nawet fachowcy dadzą. A nie uważam, żebyśmy opisywali w Pixel. Nie uważam, żebyśmy opisywali w filmie jakąś przewagę żaluzji nad roletami. Ja już nie będę tłumaczył tego kolejny raz. Jeżeli to oglądacie cały materiał, no to na pewno moje zdanie na ten temat znacie. Natomiast no nie rozumiem takiego opisania, żeby tylko się czepić nie z własnego doświadczenia, tylko z własnego widzimisię. I teraz taka puenta, słuchajcie, na koniec. Chciałbym wrócić do komentarza Bramtorsa w zasadzie, bo tak utkwił mi w pamięci z pewnego względu, odnośnie właśnie naszej bramy. My mamy bramę Alutecha za 7 tysięcy, czy to dużo, czy to mało, zdania są podzielone i tak dalej. Ale Bramtors napisał w komentarzu, że za 7 tysięcy to montuje się już Wiśniowskiego i nie ma możliwości, żeby nie dostać takiej wyceny. Ja mówiłem w tamtym materiale, że te wyceny na Wiśniowskiego mieliśmy od 10, 11, nawet do 15, 16 tysięcy. I pod tym właśnie komentarzem twoim było sporo łapek, kilka tam komentarzy, tylko że to jest takie wprowadzanie ludzi w błąd i bardzo duża część osób na pewno ten komentarz przeczytała, a potem się na pewno bardzo niemiło zdziwiło, bo o co chodzi? Ja z ciekawości do Bramtorsa, słuchajcie, napisałem, żeby po prostu wysłał mi taką wycenę, skoro on jest w stanie, on robi wyceny na 7 tysięcy na Wiśniowskiego, bramę 5 metrów, gdzie my dostawaliśmy od kilku firm na właśnie od między 10 a 16. No i słuchajcie, Bramtors wysłał mi taką wycenę, tylko wysłał mi wycenę na 10 tysięcy brutto, z dopiskiem, że te 7 tysięcy to możemy zrobić, ale za reklamę na YouTubie. Także nie wiem, no twoja wiarygodność w moich oczach, w ogóle twoje komentarze w moich oczach spadły tak naprawdę do zera, w ogóle nie zwracam na nie uwagi. W sensie nie zwracam uwagi, nie biorę ich do siebie, ale jako, że nagrywam taki materiał, no to warto było się do tego odnieść. Puenta i morał jest z tego taki, że pierwsza sprawa, nie wierzcie we wszystko youtuberom. Paradoks, co? No właśnie. A druga sprawa, bierzcie też ogromną poprawkę na to, co ludzie piszą w komentarzach, bo internet przyjmie naprawdę wszystko, a takie gadanie, pisanie głupot i tak dalej, żeby tylko się czepić, i to nie czepiam się akurat ciebie, ale jest wiele takich osób, naprawdę do niczego nie prowadzi i jak widzicie, no można się może nie przejechać, ale po prostu te informacje są bardzo często błędne. No i widzicie, no, zwykły szary człowiek za 10 koła, ale jak zrobisz reklamę, to za 7. Tylko po co wprowadzać ludzi w błąd w komentarzach i uważać, że się ma rację, skoro tej racji się nie ma. Także takim akcentem, raczej miłym, ja nie uważam, żeby ten materiał był jakiś taki, nie wiem, hejterski. Po prostu widzicie, jak różne są komentarze pod filmami. Szkoda tylko, że tak naprawdę ta część taka ludzi, którym się na przykład ogląda materiał, bardzo często nawet cały materiał, nie zostawi nawet po sobie śladu, tak? A jeżeli ktoś chce się przyczepić, to on zawsze tam nie jebnie się, zawsze tam naklika, łapki wciśnie i w ogóle najlepiej to zwyzywa. Był też jeden komentarz, słuchajcie, tak na koniec jeszcze powiem wam, gdzie ktoś napisał, już nie pamiętam, bo ten komentarz został usunięty, w sensie przez autora,
użył jakichś słów takich dziwnych, że czy wy macie mózg, że tyle pieniędzy, że wygląda jak w więzieniu i że czy to moja dziunia to wymyśliła. Ja na takie komentarze nie odpowiadam. I takich komentarzy jeszcze nie usuwam, bo nie jest on jakoś tam wulgarny i tak dalej. Ale gość w ogóle został zaorany przez kogoś, znaczy zaorany. Dostał tak inteligentną odpowiedź w swoim komentarzu i pod tym komentarzem było tyle łapek w górę, że postanowił to, ten komentarz usunąć. Także jeżeli widzicie jakiś komentarz, a potem go nagle nie ma, to nie jest tak, że zawsze, że ja go usuwam, my go usuwamy, tylko po prostu bardzo często autorzy swoich komentarzy postanawiają, że kurde, może jednak źle napisałem i jakaś taka autorefleksja i usuwają. No ale spoko, no. O to też chodzi. Dobrze, słuchajcie, dziękuję za dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że co jakiś czas będę mógł z wami wejść w taką interakcję. Jak będą jakieś ciekawsze komentarze pod jakimś materiałem, to będę kombinował. Do usłyszonka.